W połączeniu z kartą książę kielichów w formie odwróconej, czyli oczywiście powietrze, woda, ale o tym będziemy mówić za chwilę. Przesłanie bardzo ważne ze względu na to, że jest to forma odwrócona tej karty, czyli oczywiście to, co trzeba usunąć, to co jest tą ciemną stroną, stroną cienia, tak zwaną, to wszystko od czego trzeba się uwolnić, pozwolić, aby to odeszło, czyli zostało ścięte i wtedy możemy z radością i lekkością iść dalej. Zwróć uwagę na to, że śmierć w formie tego szkieletu z tą specyficzną koroną na głowie i w tym całym bardzo, bardzo obrazowym przesłaniu kosę, którą ścina, ma skierowaną w kierunku tej odwróconej karty. Książę Kielichów, czyli ona ścina to odwrócone znaczenie, symbolikę, którą pokazują. Oczywiście karty Tarota. To są wielkie i małe arkana wtajemniczenia, bardzo stara wiedza, wiedza, która Wymaga wielu, wielu lat studiów, aby zrozumieć to wszystko, aby dokładnie to połączyć. Na naszych spotkaniach robimy to w takim maksymalnym skrócie, w ogromnym przyspieszeniu, ale już z tą namiastką tej wiedzy, którą otrzymujesz, możesz bardzo pięknie pracować i rozwijać się dalej. Na mojej tablicy znajduje się bardzo dużo elementów. I tak w dwóch słowach omówię ich znaczenie i dopiero gdy będziemy mieć wszystko jasne, pójdziemy dalej. Oczywiście znajdują się dwa białe pióra. Jako ten symbol nie tylko żywiołu powietrza, takiego czystego, takiej czystej inspiracji, takiej Czystej, pięknej, boskiej energii, kreatywności. Jak wiesz, na każdej ceremonii, na samym początku przywołuję zawsze wszystkie cztery żywioły, czyli i żywioł powietrza, i żywioł ognia, i żywioł wody, i żywioł ziemi. W ten sposób również tworząc magiczny krąg ochronny, zanim przesyłam energię do ciebie. To jest normalny element, który bardzo często stosuję we wszystkich takich prostych praktykach. Oczywiście stworzenie magicznego kręgu to z moich książek, w tej formie również uproszczonej. I teraz przechodzimy do tych symboli, jako nie tylko żywioł powietrza, ale również to, co kojarzy nam się z aniołami światła, czyli piękne, lekkie, świetliste, czyste, krystaliczne, biały promień, czyli taka czystość wewnętrzna, taka czystość intencji, taka. taka czystość wszystkiego, co w tobie i wszystkiego, co na zewnątrz, która jest ci potrzebna, aby dobrze zdecydować, co powinno odejść, a co powinno pozostać w twoim życiu. Kolejnym elementem, który tutaj się znajduje, to są suszone rośliny, które otrzymałam od Ani. Ania wysłała mi paczuszkę z Polski i w tej paczuszce znajduje się mnóstwo przepięknych, cudownych, suszonych Elementów suszonych roślin, między innymi ten, ten liść. Moim zdaniem, jest to liść topoli, czyli również bardzo e, takie głębokie znaczenie. Topole są takie proste, tak sięgają wysoko tą swoją koroną. E, wręcz można powiedzieć proste, e, czyli jeżeli porównamy to na przykład z kręgosłupem, skrzywienia kręgosłupa następują psychosomatycznie, wtedy, jeżeli ktoś. Nam skrzywił nasz, na, naszą czystość. Jeżeli ktoś nas skrzywdził, jeżeli musimy złamać ten kręgosłup albo go skrzywić, nie możemy mieć takiego prostego kręgosłupa, czyli ukrywamy tą prawdę duszy, która jest w nas, bo chcemy się w jakiś sposób dopasować do otoczenia. Najczęściej skrzywienia kręgosłupa następują w okresie dzieciństwa, gdzie jesteśmy tacy otwarci na świat, tacy pełni takiego zaufania, takiej lekkości. Nasza dusza dopiero przyszła tutaj w tym wcieleniu i tyle chce osiągnąć i później zostajemy... Przymuszani do różnych systemów, przekonań, poglądów naszej rodziny, wychowawców, szkoły, system, systemu tego ogólnego, globalnej świadomości, i wtedy nasz kręgosłup się krzywi. Czyli już nie jest taki prosty jak te topole, tylko skrzywiony poprzez wpływ obcy. Tak jak niektóre topole mają połamane wierzchołki, połamane mm, gałęzie, ponieważ te warunki zewnętrzne. Uderzyły w ich siłę, w ich moc. Bardzo symboliczne, prawda? Kolejnym elementem jest oczywiście lawenda. Tutaj jest lawenda, którą otrzymałam od Ani, i mój dzisiejszy świetlisty wskaźnik to jest lawenda z wyspy Porto Santo, która zamieszkała w magicznej oazie i w tym momencie kwitnie. Dokładnie w tym momencie, gdzie już ta normalna lawenda, ta już zaczyna, jak gdyby, ten nowy czas. Odradza się po momencie spoczynku, to ta lawenda z Porto Santo dopiero zakwita w tym momencie. Lawenda, jako symbol, oczywiście fioletowy promień, czyli przemiana, transformacja, ponieważ każda śmierć jest również tą przemianą, jest również tą transformacją, ale lawenda również jako ten symbol oczyszczenia. Czyli uwolnienia się od wszystkiego, co ciemne, co czarne, również od obcego wpływu, od wpływu globalnej świadomości. To, co zazwyczaj radzę ci we wszystkich moich książkach, w różnych słuchowiskach, aby korzystać z lawendy tak, jak korzystamy z soli, czyli oczyszczenie na bardzo głębokim poziomie. Takie poduszeczki z lawendą, czy kąpiele lawendowe mogą zdziałać cuda, nazwijmy to tak. W paczurce od Ani znalazły się również ususzone kawałeczki. Moim zdaniem jest to drzewo życia. Drzewo życia kojarzy mi się bardzo również z moim dzieciństwem, ponieważ w domu moich dziadków było olbrzymie drzewo życia. To drzewo życia sięgało wysoko, wysoko ponad dach. Zostało posadzone przez mojego pradziadka i mój pradziadek, po którym odziedziczyłam większość moich właściwości, również magicznych, energetycznych. Mówiłam Ci już o tym, że był różdżkarzem, ale był również artystą. Jego cały dom wyglądał jak taki piękny, rzeźbiony w drewnie dworek dusza artysty w każdym szczególe i to drzewo życia było posadzone bezpośrednio przy domu i później, gdy byłam małym dzieckiem, to to drzewo życia stale przeszkadzało wszystkim. Czyli jak to zazwyczaj jest, duże drzewa przy domu to niebezpieczeństwo, potem robi się remont domu, bo każdy chce mieć większy komfort, większy, większy jakąś większą przestrzeń. Wszystko to, co nowoczesne, musi nagle pojawić się i to, co piękne, co stare, co pełne tradycji, w wielu rodzinach w tych czasach mojego dzieciństwa zostało zniszczone, spalone, usunięte. W moim dzieciństwie przeżyłam to bardzo intensywnie, ponieważ i ze strony od jednych dziadków, i ze strony od drugich dziadków, bardzo dużo starych, pięknych, antycznych mebli, przepięknych rzeczy zostało wyrzuconych, zniszczonych, sprzedanych i pojawiły się takie modne w tych czasach w latach 70., w latach 80 meble. No, które no, w, niczym, w niczym nie przypominają tego, co piękne i, i co, co wartościowe, moim zdaniem. To jest moje zdanie, ale oczywiście każdy z nas jest inny, i, i tak, to jest moje takie osobiste spostrzeżenie. I wtedy to drzewo życia zaczęło bardzo przeszkadzać, i w momencie, gdy mój wujek odziedziczył dom po całej rodzinie, czyli on, jako jedyne dziecko, ten dom otrzymał. W spadku, to on zdecydował się wyciąć wszystkie stare drzewa czyli i wszystkie stare jabłonie, i wszystkie stare orzechy wszystkie piękne stare drzewa. I ostatnim drzewem, które padło, jak gdyby ofiarą tych działań, tej nowoczesności, która nagle wdarła się w ten, w ten obszar, było właśnie to drzewo życia, którego te kawałeczki przypominają mi to drzewo życia. I pamiętam wtedy, gdy moja dusza chciała mojego wujka ostrzec i mówiła: Wujciu, zostaw to drzewo, przecież ono nikomu nie przeszkadza. Dom jest w tej chwili już murowany, tylko część została drewniana. Zostaw to drzewo, przecież to jest takie piękne, wiekowe drzewo o takiej ogromnej symbolice. No ale kto słucha wtedy takiej nastolatki? Naturalnie nikt. I mój wujek ściął to drzewo. W bardzo krótkim czasie po ścięciu tego drzewa nastąpiło to, co zazwyczaj następuje w życiu ludzi, którzy coś takiego robią. Mój wujek zachorował na raka, zostało mu wycięte jedno półco. I do dzisiaj jest inwalidą. Również wiele, wiele razy miał wypadki w tym miejscu: czyli, czy spadł z dachu, czy złamał sobie, złamał sobie jakieś części ciała. Moim zdaniem, gdy na to patrzę, były to po prostu te stare energie, z którymi pracował mój pra i te energie uderzyły w niego, ponieważ on jak gdyby. Chciał usunąć tego ducha, tego starego ducha domu. Na pewno wiesz, kto to jest, duch domu. Jeżeli ktoś dom buduje, to mieszkając w tym domu, tworząc ten dom według swoich wyobrażeń, to zazwyczaj dotyczy tylko domów, które. Które własnoręcznie wybudowaliśmy, albo nasza rodzina wybudowała, chociaż czasami w różnych mieszkaniach mogą być również takie stare duchy domu, a mogą być też młodsze duchy domu, które na przykład pojawiły się, zamieszkały, które wypełniają całą tą przestrzeń. I moim zdaniem, to właśnie ten duch domu. Wymierzył tą swoją sprawiedliwość, bo gdy ta cała sprawiedliwość tam było w bardzo krótkim czasie, została wymierzona, to od wielu, wielu lat nastąpił taki spokój i wszystko wróciło do normy, ponieważ ten stary duch domu albo zaakceptował te nowe warunki, albo się wyprowadził, nazwijmy to tak naszymi słowami, i jego miejsce zajął nowy duch domu, przywołany przez, przez mieszkańców, którzy aktualnie w tym domu mieszkają. Ale to jest temat może na zupełnie inne spotkanie: duchy domu, jak z nimi pracować, jak z nimi komunikować się, czego można się dowiedzieć, czy taki duch domu zostaje na zawsze, czy może odejść, i tak dalej. To jest zupełnie myślę, że na inne nasze spotkanie. Temat bardzo rozbudowany. I teraz wracając do tego drzewa życia, czyli um, to również jest drzewo życia, ma bardzo specyficzną energię. Nie na darmo nazywa się właśnie drzewem życia. Jesteśmy tutaj i omawiamy temat śmierci, czyli. Coś umiera, by coś nowego mogło się narodzić. To są prawa życia, prawa ziemi, prawa tej przestrzeni. Akurat te gałązki tego drzewa życia uważam, że na naszą tablicę pasują dzisiaj idealnie. Od Ani otrzymałam również dwa kamienie. Zwróć uwagę, są bardzo niepozorne, ale gdy się im przyjrzysz pod światło, mają odrobinki takiego złotego pyłku. Gdy zobaczyłam ten kamień, zapytałam, ani skąd one pochodzą, ponieważ byłam przekonana, że pochodzą z Beskidów, czyli z miejsca, gdzie urodziłam się, gdzie w, w tym wcieleniu i gdzie spędziłam mm, praktycznie do 20 któregoś roku życia bardzo często byłam tam, więc wszystkie te, te miejsca w Beskidach są mi doskonale znane. Wiesz, że byłam przewodnikiem górskim, czyli Moim codziennym taką codzienną fascynacją było zgłębianie wszystkiego, co tych beskidów dotyczy, i wiem, że w niektórych rzekach beskidów właśnie te kamienie można znaleźć. Również w miejscu, gdzie stoi dom rodzinny moich rodziców, czyli mój dom rodzinny, który wybudowali moi rodzice, jest on na ulicy Złoty Potok, ta nazwa Złoty złoty pył, a w rzeczywistości są tam pod całym tym obszarem stale stare sztolnie. Mówiło się, mówią o tym legendy, że wydobywano tam kiedyś złoto i że również w tym potoku można było znaleźć kawałki złota. Moim zdaniem te sztolnie mają dużo, dużo dłuższą historię, są dużo starsze niż o tym się mówi oficjalnie, ponieważ takie same Korytarze można znaleźć w wielu, wielu miejscach na Ziemi, ale również tutaj na Mitycznej Atlantydzie, w tym miejscu, gdzie się tutaj znajdujemy również. Ja o tym nigdy nie mówiłam oficjalnie, yy, i teraz powiem tylko Tobie o, o, o tej sytuacji, a oficjalnie nazywamy te sztolnie, nazywamy je kanałami wodnymi. O. I teraz. Yy, to ma dla mnie ogromne znaczenie, bo będziemy dzisiaj mówić również o, i mówiliśmy na naszej ceremonii o przeszłości. Czyli to kojarzy się z moim dzieciństwem, czyli również programami z dzieciństwa, które, gdy popatrzymy na nie z innej perspektywy, to nagle stają się tym złotym pyłkiem. Czyli z każdych negatywnych doświadczeń możemy wyjąć tylko to co ma dla nas wartość, te zgromadzone doświadczenia, to zgromadzoną wolność i staje się ona wtedy tą naszą mądrością, mądrością życiową, z którą możemy iść dalej. Zazwyczaj jest jednak tak, że wiele ludzi trzyma się tych starych doświadczeń z dzieciństwa, tych starych programów, trzymają się tego kurczowo, boją się skorzystać z tej siły transformacji śmierci i się od tego Uwolnić i zostawić tylko to, co wartościowe, a cały pozostały balast wyrzucić, i ciągną tą przeszłość za sobą przez całe swoje życie, dlatego ich życie jest pełne cierpienia. Bo jeżeli pojawia się śmierć w jakimkolwiek przekazie lub siły wyższe wskazują ci, że coś powinno od ciebie odejść, a ty trzymasz to kurczowo, mimo że to już zupełnie ci nie służy. To wtedy Twoje życie będzie po prostu pełne cierpienia. Aby tego uniknąć, przesłania od Siły Wyższej i nasza dzisiejsza 137 ceremonia. Czyli to znaczenie. Do tego mamy płatki róż. Róża jest również takim pięknym symbolem, szczególnie dla naszej kobiecości, czyli tej strony żeńskiej. Ten moment pączka. Rozkwitu, i później, gdy ta róża jest w, tutaj jeszcze jest w formie rozkwitu, tylko jest ususzona, ale później, gdy te pączki odpadają i przechodzi się do tego innego etapu. W życiu kobiety te etapy są bardzo ważne, mają niezwykłe znaczenie, czyli na przykład ten pączek, czyli to ta dziewica, później ta kobieta, czyli ten rozkwitnięta róża i później po tym okresie nazwijmy to przekwitanie, nawet tak się nazywa tego okresu menopauzy, który można przejść lekko lub gorzej w zależności również od naszego nastawienia, ale to jest również temat na inne spotkanie. To wtedy przechodzimy w ten proces, gdy te płatki róży opadają, no ale co się dzieje, gdy te płatki róży opadają? Naturalnie pojawiają się Kapsułki z nasionkami, czyli ta mądrość, to zgromadzone doświadczenie, które może później zostać tutaj na Ziemi i posłużyć do, do przyszłych pokoleń, nazwijmy to tak. Czyli to, że zazwyczaj odrzuca się jeszcze w naszej tradycji tą mądrość tych starszych kobiet, tak zostały to w ostatnich czasach, ta mądrość tej starej, starszej kobiety została tak zepchnięta na, na inny plan. Moim zdaniem powinniśmy do tego wrócić, aby z tą mądrością, oczywiście nie chodzi tutaj o programy, ponieważ to nie chodzi o to, żeby słuchać starszych kobiet, które wszystkiego się obawiają, które mają tysiące programów, nieprzepracowanych rzeczy, ale Korzystać z tej mądrości, którą mądra kobieta w tym czasie przekwitania jak gdyby aktywuje w sobie, patrząc na całe swoje poprzednie życie. I tą mądrością, uwaga, jeszcze raz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie jakimiś przesądami, przekonaniami i negatywnymi wzorcami, ale tą prawdziwą mądrością tej dojrzałej kobiety może służyć innym. Kolejna rzecz, która znajduje się tutaj na mojej tablicy, to oczywiście czarny onyks jako symbol tego oczyszczenia, ochrony. Biały labladoryt, zwany potocznie kamieniem księżycowym, ale to nie jest kamień księżycowy, to jest biały labladoryt, czyli pamięć, czyli znów przypomina my sobie wszystko z naszego dzieciństwa. I wyciągamy tylko to, co wartościowe, czyli tylko ten złoty pył. I ten złoty pył idzie z nami dalej, a wszystko to, co jest gotowe do ścięcia, ścinamy i zostawiamy w przeszłości. I na sam koniec bardzo ciekawy kamień, który ja osobiście uwielbiam ten kamień, jego energię. Jest to naturalnie biały agat, ale ta forma dendrytu, czy. Potocznie nazywany jest kamieniem komarów, bo gdy zwrócisz na to uwagę, ma w sobie takie drobinki, takie ciemne drobinki. Gdy popatrzymy tak z odległości, to mam takie wrażenie, jakby to taka. Cały taki rój komarów był w tym kamieniu zawarty. Ten kamień ma ogromną energię, taką, takiego uspokojenia, takiego wyciszenia, takiej równowagi, i ja mogłabym go nazwać, jeżeli mówimy dzisiaj o tej symbolice takim symbolem złapać wszystkie komary i je unieszkodliwić czyli Komar, jak wiesz, to wszystko to, co kradnie naszą energię, co wysysa naszą krew, czyli energią życiową. Wszystkie rzeczy, które nas męczą, które nam bzyczą za uczami, które nas denerwują, które w jakikolwiek sposób są taką plagą i które blokują naszą radość życia. Czyli wracamy znowu do tej symboliki. Czyli ten Agat, dendryt czy kamień. Komarzy, tak go można nazwać, jest tym ostatnim elementem, który chciałabym dzisiaj tutaj omówić. Oczywiście jest tutaj skamieniałość, ta forma spirali, również spirali życia, ale to już znasz z naszych poprzednich spotkań. No i przechodzimy do najważniejszej symboliki, czyli symboliki kart tarota. Wszystko, co znajduje się na tej tablicy, ma ukryty sens i ukryte znaczenie, i tak, gdy będę mówiła teraz również w ogromnym skrócie o tej symbolice, to zobaczysz, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. Zwróć uwagę, że ostatnio, um, ostatnio na moim blogu pojawił się artykuł o skorpionie skorpion jako zwierzę mocy. Ten skorpion jest widoczny tutaj na karcie śmierci jako symbol transformacji. I ten skorpion jest również widoczny na tej karcie. Ona jest teraz w tej formie odwróconej, tego za bardzo nie widać, ale ten wóz, pojazd, który, którym powozi ten książę kielichów, to jest również taka forma, połączenie skorpiona i orła. Ogromne znaczenie symboliczne, prawda? Idziemy dalej. Śmierć. Czarna, ciemna, kosi. Kosi, coś, co jest gotowe do ścięcia. Tak jak na przykład te opadłe liście. Drzewo, przygotowując się do zimy, w większości te drzewa nasze europejskie, nie wiecznie zielone, ale te typowo lasu mieszanego europejskiego, zrzucają liście, i dopiero na wiosnę pojawiają się nowe. I to jest właśnie taki symbol dla mnie również śmierci gdzie to stare odpada, opada, zostaje ścięte. Dla mnie tutaj w magicznej oazie jest to również bardzo symboliczne, bo nie tylko to, że mamy tutaj mnóstwo drzew europejskich, takie jak, jak brzozy, jak buki, jak, jak dęby, które tracą liście, mamy również kasztany jadalne, które również tracą liście, mamy wierzby, które dokładnie w tym momencie także tracą liście, mamy czereśnie, które również tracą liście, ale mamy oczywiście mnóstwo drzew tak zwanego lasu laurowego, które są wiecznie zielone. Ale gdy tak patrzę na to wszystko w magicznej oazie, to w tym momencie mówi się tutaj po portugalsku: "A nie przejmuj się pogodą, nie przejmuj się deszczem, przecież mamy inferno". Inferno, kojarzy mi się z łacińskim inferno, czyli <śledzimy> schodzimy do pod ziemi, schodzimy do piekła, czyli moment śmierci, odejścia. Tak nam się kojarzy zawsze, prawda? Są, są te momenty, życie, a później jest zejście do świata podziemi. I później w zależności od tego, czy dusza... I ma lekkie serce, nazwijmy to tak, czy ciężkie serce, no to przechodzi czy do czyśćca, czy jak my to tam nazywamy, czy do tych różnych poziomów. Może ponownie inkarnować albo przechodzi na wyższe poziomy, ale to jest takie bardzo symboliczne. Tym bardziej, że jest to dla nas czas obcinania wszystkiego w magicznej oazie. Czyli w magicznej oazie mamy ograniczone miejsce, aby stworzyć miejsce dla każdej istoty, aby. Wszystko mogło być w harmonii. Pewne rośliny, które można nazwać takim agresorem, które pochodzą z tego klimatu, są przez to silniejsze, są przyzwyczajone do tych warunków, wypierają te słabsze rośliny. I dlatego. Jest potrzebna ingerencja człowieka do czasu, aż to wszystko się ureguluje, aż to wszystko będzie takie samowystarczalne, i w tym momencie ta ingerencja człowieka w czasie, właśnie zimowym, to jest obcinanie. Czyli również tak jak opadające liście, jak śmierć, która kosi to, co jest gotowe do ścięcia. Czyli co obcinamy w tym, w tym momencie? Obcinamy wszystkie. Zgniłe cząstki, wszystkie uschnięte cząstki, szczególnie właśnie delikatnych roślin, które muszą się dopiero przyzwyczaić do tego klimatu, które muszą się zintegrować z innymi, mają czasami y, trudności z tą porą suchą. Y, I teraz ktoś mógłby powiedzieć: Och, ingerujecie, ingerujecie w ten cały system, bo przecież tam powinien być tylko y, las laurowy i tak dalej. Tutaj chciałabym wyprowadzić te wszystkie osoby z błędu, że to miejsce, które myśmy kupili, które jest magiczną oazą, to było miejsce całkowicie zniszczone przez człowieka, czyli to był, było miejsce, gdzie został wypalony ten rodzimy las. Nikt nie wie, jaki las był tutaj na tej wyspie w przeszłości. Gdy łączymy się z energią tego miejsca, to Klimat wskazuje na to, że mógł być tutaj tak zwany rajski ogród, ponieważ rośnie tutaj wszystko i jeżeli coś takiego rośnie przez dłuższy czas w harmonii wszystko pięknie się um, uzupełnia wzajemnie. Ponieważ gdy Portugalczycy przybyli na tą wyspę i cała ta historia jest bardzo bardzo zagadkowa, ta wyspa paliła się przez 7 lat. Więc możesz sobie wyobrazić, że jakiś był tego cel. Coś zostało spalone, coś zostało zniszczone, coś zostało unicestwione. Ta wyspa ma nazwę Madera, czyli wyspa drewna, wyspa drzewiasta, wyspa e, porośnięta drzewami. I jeżeli ta wyspa paliła się przez 7 lat, to możesz sobie wyobrazić, że nie zostało tutaj zupełnie nic, tylko czarny popiół. I dlatego trudno z dzisiejszego punktu widzenia powiedzieć, co jest tutaj tą rodzimą roślinnością, a co nie. Są to tylko wymysły naukowców na takiej zasadzie jak ochrona pająków tarantul na wyspie tutaj sąsiedniej, wyspie, która nie zamieszkała, na tak zwanych archipelagów wysp desertas i również poprzez ingerencję człowieka, by chronić ten jeden gatunek, zostały usunięte inne gatunki i cały ekosystem został wyprowadzony z tej naturalnej równowagi, w której był przez ostatnie stulecia, więc... Należy zawsze tak troszeczkę patrzeć z takim filtrem na to wszystko, co nazywamy ekologią, co nazywamy nowymi odkryciami. I tak my również patrzymy w magicznej oazie czyli patrzymy na to, które rośliny ze sobą współpracują, które czują się dobrze, które są słabsze w tym początkowym okresie aklimatyzowania się te wspieramy, te inne troszeczkę przycinamy, i później, gdy wszystkie mają takie same szanse, Zostawiamy to, aby natura sama zdecydowała, co powinno tutaj zostać, a co nie. Zwróć również uwagę na to, że cała ziemia jest skonstruowana w ten sposób, że jeżeli w danym rejonie potrzebna jest jak, jakaś specyficzna energia, jakaś specyficzna wibracja, to nagle pojawiają się tam, w cudzysłowie, nowe rośliny. Agresorzy, którzy nagle, podobno nie są to rośliny endemiczne, tylko są to rośliny obce. Moim zdaniem siła wyższa, siła boska dokładnie wie, co robi i jeżeli pozwala, by w danym klimacie rosły jakieś szczególne rośliny, to jest to zgodne z wolą. Bozą, Bożą, wolą boską, wolą wyższą, i my, jako ludzie, nie mamy takiego szerokiego punktu widzenia jak te energie wyższe, energie źródła, które już dokładnie decydują o tym, co gdzie powinno zostać, a co nie. My możemy jako ludzie przywracać różnorodność gatunkową w tych miejscach, które zostały przez nas zniszczone, ale później wycofujemy się i później pozwalamy decydować energii wyższej, która już dokładnie wie, co jest dobre, co jest naturalne. Z pewnością znasz historię parku Yellowstone ze Stanów Zjednoczonych, gdy ludzie zaczęli tam ingerować, to cały ekosystem został zachwiany. I dopiero, gdy ludzie przywrócili wszystkie zwierzęta, które kiedyś tam mieszkały, to w tym momencie wraca tam harmonia i wszystko jest idealnie. Czyli my, jako ludzie integrując, ingerując w coś, my, jako ludzie niszcząc coś, niszczymy cały ekosystem. Ale my również jako ludzie możemy zrobić te pierwsze kroki, a później puścić to, zostawić, by mogło to samo się uregulować. Tak jest moje zdanie, oczywiście każdy z nas może mieć inne. Wracajmy jednak do naszego przesłania. Czyli mamy tutaj tą kartę, która pokazuje nam to ścinanie. Co powinno odejść? Co powinno odejść w Twoim życiu? Co jest gotowe do ścięcia, do tej przemiany, do transformacji? Mamy tutaj symbolicznie, oczywiście skorpiona, którego już znasz z mojego bloga, mamy węża, również znasz tego węża, jako ten symbol zrzucania starej skóry, w takim dwóch słowach. Mamy rybę. Ryba często jest symbolem tego również, tego starego, co powinno odejść, by zrobić miejsce dla tego nowego. Ten wąż jak gdyby próbuje tą rybę upolować, czyli dokonać tej przemian, transformacji, usunąć to stare. To tak w dwóch słowach. Śmierć ścina tylko to, co jest gotowe do ścięcia i robi miejsce dla nowego. No ale co powinna ta śmierć ściąć, aby w Twoim życiu nastąpił ten piękny, pozytywny czas takiej samorealizacji, realizacji Twoich marzeń, pragnień, tego wszystkiego, co jest zgodne z Tobą? Tutaj z pomocą przychodzi nam to odwrócona karta, Książę Kielichów. Książę Kielichów w tej formie normalnej. To jest bardzo dynamiczny przekaz, czyli mamy tutaj i wodę, i mamy powietrze, taką namiętność, z taką namiętnością dosiada tego, tego wozu, tego wozu, który jest orłem w połączeniu ze skorpionem, czyli orzeł, taki bardzo już wyższy stopień wtajemniczenia skorpion, jako również ten symbol przemiany, transformacji i jest... Zafascynowany tą drogą, tą drogą namiętności, tego pędu do przodu, tych emocji, takiej pasji. Ale on jest tutaj w tej formie odwróconej, czyli jeszcze wracając do tej symboliki, żebyśmy może omówili wszystko na sam początku, a później będziemy omawiać to znaczenie odwrócone. Na jego głowie znajduje się takie nakrycie głowy, również z orłem. W jego dłoni jest symbol węża, na którego on patrzy. Jest cały czas skoncentrowany na, na tym wężu, czyli co powinno odejść, co powinno się przemienić, co powinno się przetransformować, by iść do przodu z całą taką pasją, z taką namiętnością. W tej dłoni ma kwiat lotosu. Ten kwiat lotosu jeszcze nie jest rozwinięty. Czyli przesłaniem jest, co powinno odejść, co powinno się przemienić, przetransformować w Twoim życiu, by ten wąż spełnił swoją rolę. To pomoże Ci. Zobaczyć siła wyższa, czyli symbol orła z wyższej perspektywy, wzbijam się wysoko i z lekkością obserwuję wszystko. I gdy to odejdzie, to ten kwiat lotosu może w pełni się otworzyć jako ten symbol tego oświecenia, tego, tej duchowości, tej miłości. W znaczeniu odwróconym co powinno zostać ścięte przez śmierć w tym momencie w Twoim życiu? Wszystko to, co blokuje Twoją namiętność, pasję, radość, to powinno odejść. Wszystko to, w każdej dziedzinie, co w jakikolwiek sposób blokuje Twoją radość, namiętność i pasję. A to wszystko, co daje Ci radość, robisz to z pasją, robisz to z namiętnością. Na tym należy się koncentrować. Gdy to uda ci się osiągnąć, to ten proces przemiany, ten proces transformacji dokona się i wybierzesz tą drogę piękną, pozytywną, lekką, taką drogę spełnienia się we wszystkim. Jeżeli jednak nie uda ci się przejść przez ten Proces transformacji, bo może jeszcze nie wiesz, co jest Twoją pasją, bo jeszcze może nie wiesz, co powinno odejść, bo może jeszcze nie jest ten odpowiedni czas, a może jeszcze masz za dużo tego strachu przed tym, by to puścić. To może zdarzyć się tak, że śmierć symbolicznie uderzy w pewne rzeczy, tak by pokazać Ci to dokładnie, że to powinno odejść. Czyli wszystkie teraz problemy, które się pojawią, wszystkie blokady, wszystkie takie momenty, gdzie coś będzie chciało odejść od ciebie, to jest taki moment ogromnej koncentracji, by mieć oczy szeroko otwarte, bo poprzez właśnie takie wskazówki ta śmierć pokaże ci, że to jest gotowe do ścięcia. Czyli jeżeli coś teraz stracisz, coś odejdziesz, coś odejdzie, ktoś odejdzie, coś zgubisz, coś w jakikolwiek sposób zacznie się blokować, hamować, to może być właśnie ta wskazówka od siły wyższej, że to jest gotowe do ścięcia, powinno odejść. I jeżeli pojawią się jakieś nowe pomysły, nowe pasje, zaczniesz coś robić i będzie cię wypełniać taka namiętność, to znaczy, że jest to ta nowa droga, która się otwiera. Bo w tym momencie ścięcia to jesteśmy jeszcze w takim momencie, Decyzji w takim momencie, gdzie stoimy na rozdrożu, gdzie musimy wybrać tą starą drogę albo tą nową drogę, gdzie musimy być bardzo czujni, co powinno odejść, być bardzo czujni, co powinno zostać, co napełnia nas tą namiętnością, tą pasją, co robimy z pasją, i następuje ten czas decyzji, później wybieramy tą nową drogę, czyli ten czas śmierci to jest jednocześnie również ten czas narodzin. To może być czas, Trudny czas takiego bólu i cierpienia, no bo czasami nie chcemy puścić pewnych starych spraw, które odchodzą. Często w związkach, na przykład, musi odejść od nas partner, musi odejść partnerka, bo już do nas nie pasuje, nie pasujemy razem i kojarzy nam się to z bólem, z cierpieniem, ale to jest konieczne, aby się od tego uwolnić, aby zrobić miejsce dla tego nowego. Najpiękniejszym przesłaniem na sam koniec jest to: nie bój się, Puścić tego, co stare, co już do ciebie nie pasuje. Z odwagą otwórz się na to nowe, bo to nowe to jest ta dobra, właściwa i piękna droga. Droga, która poprowadzi cię do szczęścia i spełnienia. Jeżeli będziesz kluczowo trzymać się tego, co stare, to będzie to droga cierpienia, trudności, takiego przymusu, męczenia się każdego dnia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pytaj w komentarzach, postaram się wyjaśnić. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień. Maria Boccardi.